po upalnym weekendzie intensywne opady deszczu i choć zrobiło się nieco chłodniej, to poranna nawałnica, która przeszła nad województwem śląskim, zalała drogi, posesje i połamała drzewa. Paweł Jędrusik. Do tego widoku mieszkańcy Katowic i okolic są już raczej przyzwyczajeni podczas większych opadów. To trasa S86 w pobliżu Ikei i sklepu Agata. Pod wpływem intensywnych opadów deszczu droga została zalana. Dopiero przed godziną 10 dało się tam przejechać bez większych problemów. Ale nie tylko tu strażacy mieli sporo pracy. Straż pożarna odnotowała około 20 zgłoszeń. Najwięcej w centralnej części naszego województwa. Interwencje dotyczyły i dotyczą, bo jeszcze cały czas trwają te działania, przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych jezdni, niższych kondygnacji budynków, usuwaniu przewróconych drzew i połamanych konarów. To interwencje m.in. w Katowicach czy Mysłowicach. W tych drugich straż do godziny 11 interweniowała 6 razy. Dwie z nich dotyczyło lokalnych podtopień przy ulicy Mikołowskiej, ulicy Bytomskiej, gdzie strażacy musieli wypompować wodę z drogi, z jezdni. Natomiast 4 interwencje dotyczyły połamanych drzew blokujących przejścia i drogi. O ile poniedziałkowe opady dały się mocno we znaki mieszkańcom regionu, to od jutra znów wrócą ciepłe dni. Temperatura będzie oscylować wokół 25 stopni Celsjusza.